Miasto powiedziało, że chce rozwijać sport i za tym idą czyny, konkretne działania. Postawiliśmy sobie jako samorządowi rolę, że chcemy wszystkim naszym klubom, wszystkim tym, którzy reprezentują nasze miasto na arenie krajowej, na arenie międzynarodowej, zbudować infrastrukturę, która będzie pozwalała osiągać najwyższe stopnie w ligach i będzie pozwalała drużynom się rozwijać. Jesteśmy przy ulicy Krańcowej 19. To tutaj zmodernizowaliśmy dwa boiska, które mają nawierzchnię sztuczną z dodatkowym granulatem w postaci kwarcu powlekanego. To jest inwestycja, która łącznie sięga kwotą 7 200 000 zł. Środki ze strony miasta to są 4 200 000 zł. Pozostałe środki w postaci 3 milionów to jest kwota. To są środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ja mogę dzisiaj serdecznie pogratulować władzom klubu, że świetnie rozwijają Akademię Piłkarską ŁKS-u i tym możemy się naprawdę jako miasto pochwalić. Jest to w sposób przemyślany i konsekwentny realizowany i życzę, żeby z tej Akademii wyłaniali się zawodnicy, którzy będą dalej reprezentować w ramach barw ŁKS-u nasze miasto. I także chciałbym życzyć i całej drużynie, i Akademii, i władzom ŁKS-u, żeby ten obiekt, który tutaj zmodernizowaliśmy, żeby służył jak najlepiej. I jesteśmy jak zawsze jako miasto otwarci co do tego, żeby zgłaszać nam uwagi, bo sami razem się uczymy, jak trzeba stawiać porządną infrastrukturę sportową. I też dziękujemy, ponieważ państwo ze strony klubu ŁKS od samego początku aktywnie zgłaszali nam swoje uwagi, jeżeli chodzi o to, czego oczekują, jakie są najlepsze technologie, jakie są najlepsze rozwiązania związane z obiektami, na których chcą trenować. To, co jest jeszcze ważne, ponieważ jak widzimy w tle, drugie boisko jest na końcówce prac. Przed nami certyfikacja FIFA, która nastąpi we wrześniu. Trzymamy kciuki, żeby się udało, ale myślę, że jak spojrzymy na infrastrukturę, która nas otacza, raczej nie będzie z tym problemu. Kolejny element to jest wyposażenie specjalistyczne, które będzie współtowarzyszyć tym dwóm boiskom, a w zasadzie całemu obiektowi przy ulicy Krańcowej 19, który dokupujemy, a dostawy będą do końca listopada tego roku, dzięki czemu pozostawiamy ten obiekt zmodernizowany, w pełni wyposażony i trzymamy tylko kciuki, żeby ŁKS piął się do góry i się rozwijał. Dziękuję bardzo. Chciałem bardzo podziękować w imieniu klubu ŁKS za tę inwestycję miastu Łódź, ponieważ my nie ukrywamy, że dla nas Akademia i Rozwój Młodzieży jest fundamentem tak naprawdę naszego klubu i chcemy w tę stronę iść i dzięki tym nowym boiskom te warunki są dużo, dużo lepsze. Oczywiście mamy nadzieję, że za tymi boiskami pójdą kolejne kroki, bo te inwestycje to jest taka trochę niekończąca się opowieść, ale na dzisiaj jesteśmy naprawdę zadowoleni z tych warunków i tak jak mówił pan prezydent, my chcemy stawiać na młodych zawodników, mamy historię rozwoju tych młodych zawodników, dzisiaj w pierwszym składzie mamy wychowanków Akademii, jeden z nich właśnie odchodzi też za granicę, także oby tak dalej. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Jeszcze raz dziękuję. Zakres robót na tym obiekcie obejmował deinstalację starych nawierzchni dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, roboty związane z naprawą i uzupełnieniem podbudowy nawierzchni, wymianę ogrodzeń, no i przede wszystkim instalację nowej, profesjonalnej nawierzchni piłkarskiej. I tutaj tyle, co można powiedzieć. Jest to pierwszy obiekt w Łodzi i jeden z pierwszych obiektów w kraju, który będzie posiadał nawierzchnię syntetyczną ze sztucznej trawy wypełnioną piaskiem powlekanym. Jest to technologia najnowsza, ponieważ dotychczas stosowane były wypełnienia przede wszystkim granulatami gumowymi. Te rozwiązania niedługo będą odchodziły w niepamięć z uwagi na dyrektywy Unii Europejskiej, które za kilka lat uniemożliwią stosowanie takich zasypów, a tutaj miasto Łódź wyszło już naprzeciw najnowszym
wytycznym Unii Europejskiej, które kładą główny nacisk na rozwiązania proekologiczne. I tak jak wspomniałam, tutaj wypełnienie mamy piaskiem powlekanym, tak zwanym biofleksem, który w ponad 99% jest materiałem naturalnym, a tylko w niespełna 1% stanowi polimer. Ja przede wszystkim serdecznie chciałem podziękować Urzędowi Miasta, panu prezydentowi, za stworzenie nam takich możliwości, żeby nasza młodzież, nasi trenerzy i również rodzice, bo musimy o tym pamiętać, że zmiany na tym boisku dotkną również trybun i tego, jak rodzice będą mogli oglądać mecze, są dla nas tak korzystne, bardzo się z tego cieszymy. To oczywiście bardzo w znaczący sposób poprawi nasze możliwości treningowe, naszą jakość treningu. Są to nowoczesne boiska. Na pewno będzie na nich w tak upalne dni jak dzisiaj dużo chłodniej i to też bardzo będzie miało duży wpływ na kondycję chłopców, na ich samopoczucie. Cieszymy się z tego bardzo, jesteśmy wdzięczni. Liczymy tutaj, tak jak pan prezydent wcześniej powiedział, że kolejni chłopcy trafią do pierwszej drużyny. Pan prezes Graf przed chwilą powiedział o tym, że jeden z naszych wychowanków zostanie wytransferowany za granicę. Mamy nadzieję, że w jego ślady pójdą kolejni chłopcy, kolejni zawodnicy akademii, czego sobie życzymy. No i co obiecujemy, że będziemy ciężko i solidnie pracować, aby młodzi chłopcy co roku zasilali szeregi pierwszej drużyny. Drużyna CLJ będzie grała mecze na tym boisku, jak również drużyna czwartoligowa, czyli nasz trzeci zespół seniorski. Mamy już weryfikację boiska zrobioną. Jutro będą rozegrane tutaj pierwsze mecze, więc jutro chrzest bojowy. Mamy nadzieję, że pozytywnie to wszystko wypadnie. A jeżeli chodzi o standardy tego boiska, to boisko, na którym się w tej chwili znajdujemy, weryfikacja dopuszcza rozgrywanie tutaj również meczów trzecioligowych.